Nie tylko Cichopek się wkurzyła. Smaszcz dostała wezwanie przedsądowe od muchy. Ubawiła się. Jak udało nam się ustalić, Anna Mucha podjęła już kroki w sprawie Instastories, które znalazło się na profilu Pauliny Smaszcz. Kobieta petarda ma dla aktorki radę. W marcu tego roku Super Express informował, że Katarzyna Cichopek planuje złożyć pozew o zniesławienie przeciwko Paulinie Smaszcz. Prowadząca Pytanie na Śniadanie przeszła od słów do czynów, o czym kobieta petarda poinformowała na początku czerwca na Instastories. Smaszcz opublikowała nie tylko fragment pisma sądowego, które otrzymała, lecz także dane powołanych w sprawie świadków, w tym przyjaciółki Cichopek Anny Muchy. Jak zdradziła nam Smaszcz, ta domaga się usunięcia instagramowej relacji. Doktor nauk społecznych wytknęła aktorce błąd. Anna Mucha napisała nazwisko Pauliny Smaszcz z małych liter. Została upomniana. Paulina Smaszcz w rozmowie z Plotkiem wyjawiła, że Anna Mucha skontaktowała się z nią na Instagramie. Oprócz nazwisk świadków, którzy będą zeznawać w jej sprawie, wykładowczyni akademicka upubliczniła bowiem ich poufne dane, w tym adresy. To nie spodobało się Musze, która podjęła kroki prawne. Kobieta petarda zwróciła z kolei uwagę na fakt, że w piśmie przedsądowym jej imię i nazwisko zostało napisane z błędem. Dostałam dziś już przedsądowe wezwanie od Anny Muchy. Prosi mnie o zaprzestanie upublicznienia danych wrażliwych, mówi Paulina Smaszcz w rozmowie z Plotkiem. Wysłała mi to na Instagramie, pisząc moje imię i nazwisko z małych liter. Aniu, jako wykładowczyni akademicka muszę cię poprawić. To nie wypada. Wiedza z nauczania początkowego. Warto wiedzieć, jak jest się mamą. Paulina Smaszcz pisze się od dużych liter, tak jak Anna Mucha, dodaje Smaszcz. Paulina Smaszcz dosadnie komentuje listę świadków. Jak ujawniła Smaszcz, Katarzyna Cichopek w pozwie zamierza posiłkować się zeznaniami nie tylko Anny Muchy, lecz także między innymi Joanny Kurskiej i Macieja Kurzajewskiego. Smaszcz cierpko skomentowała ten fakt, dodała, że poza byłym mężem nikogo z nich nie poznała. Są rzeczywiście polskimi ikonami rodziny, wierności, macierzyństwa, lojalności, partnerstwa, życia według 10 przykazań religii katolickiej. Oj, pani Katarzyno, gratuluję, że pani się inspiruje takimi właśnie kobietami jako matka, żona i przyszła partnerka. Pozdrawiam, mówiła na Instastories.